Boxdel demaskuje kolegę po fachu. Zbigniew Stonoga zawalczy na Cloud MMA 6. Jacek Murański startuje z kampanią prezydencką. Włodarz Fame MMA ofiarą spoofingu. Wersow wynalazła wehikuł czasu oraz szalony reporter punktuje Stanowskiego. Wiele poważnych rzeczy się dzieje w internecie, dlatego to kolejny czwartek i odcinek Undertalk, w którym sobie wspólnie to wszystko przeanalizujemy. Hello ladies and gentlemen, jest czwartek, 9, święto, ale oczywiście my nie mamy wolnego od pracy, nie możemy was zostawić bez odcinka, jebać to gówno. Ja mam kaca, ale mam też wane, więc lecimy. Pierwsze, o czym trzeba powiedzieć, to że już 26 października w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Underdog Fight. Event znany z walk battle rapowych, takich jak Szubi Szubsa z jakimś t***em oraz tego samego zawodnika z Giovane. Wyglądam jak żul, nie? A poprzeczkę mamy zamiar tylko podnosić. Ja już wiem, jaka będzie karta walk na evencie, a jeżeli wy chcecie wiedzieć, musicie wbijać na wydarzenie Underdog Fight 5 oraz śledzić nasze socjale. Wszystkie linki zostawiamy wam na dole. Zachęcam was również do wpadania, bo żadne wideo nie oddaje tak bardzo, jak poczucie tych emocji na miejscu, na własnej skórze. Oprócz tego, jeśli ktoś ma zajawę, to poza przebanymi walkami battle rapowymi odbędzie się również bitwa freestyle'owa, na której każdy ma równe szanse, ponieważ nie ma żadnych rozstawionych. Także wbijajcie do Łodzi, lecimy! Boxdel demaskuje kolegę po fachu. 4 sierpnia Buxton wrzucił na swój kanał film demaskujący PDF-owskie zachowania innego influencera, jakim jest Tomasz Czy. Tomasz Czy cię nie popierdolił? Tomasz, czy cię nie popierdoliło? Michał Baron przedstawił dowody na to, że Tomasz Czy dopuszczał się rzeczy, do których Buxton miał zapędy, aby w przeszłości się dopuścić. Ale przez brak pewności siebie na szczęście mu się nie udało. Gdy Nadia dowiedziała się o wszystkim, poprosiła mnie o pomoc, której jej udzieliłem. No to se kurwa bohatera wybrała. Jak mój syn będzie miał kiedyś problemy z lekcjami biologii, to zadzwonię do Żukowskiej po korepetycję. Ja miałbym taką swoją teorię, absolutnie niepotwierdzoną, że ta tępa blondi warta tyle samo, co ten zwyrodnialec Tomasz, tak naprawdę zwróciła się do Ferrariego, z którym teraz tak hucznie, biedna, poszkodowana, chwali się swoimi dobrymi relacjami w social mediach. Ferrari, Ferrari! Amadi, Amadi! To co, zgłoszenie PDF-a, zara waleczka będzie, sianko wpadnie i cyk, witamy nową celebrytkę na tym jebanym kurwałku. A więc moja teoria jest taka, że w rzeczywistości zwróciła się do Ferrariego, ale Amadeusz jako dobry przyjaciel oddał dowody w ręce Buxtona, żeby ten miał okazję oczyścić sobie PR. Michał nakłada narrację, jakoby nagrywał ten film z troski o poszkodowanych oraz żeby zwrócić uwagę na bestialstwa, które się dzieją w internecie. Jednak totalnie zignorował fakt, że temat jest brany znacznie mniej na poważnie z uwagi na to, że nagrywa to on, jako osoba, która już wcześniej miała skłonności PDF-owskie. Co kompletnie odwraca uwagę od problemu zawartego w filmie, a skupia ją na okolicznościach jego podania. Więc gdyby włodarzowi Fame MMA rzeczywiście zależało na poszkodowanych lub uświadomieniu społeczności o takim problemie, oddałby tę sprawę komuś innemu i olał okazję do naprawiania swojego PR-u. I jak coś, nazywam słynne wiadomości Buxtona skłonnościami PDF-owskimi, ponieważ jak często słyszymy na popularnych nagraniach ECPU... Ale wysyłanie tych treści jest bardzo niedobre i bardzo szkodliwe dla dzieciaków i bardzo niebezpieczne. Nie przejście od słów do czynów nie jest żadnym oczyszczeniem na duszy. Także ja tępię zarówno głównego bohatera, jak i autora filmu. Pozdrawiam. Zbigniew Stonoga zawalczy na Cloud MMA 6! Zniszczony, poniżony, zdyskredytowany przez film Krzysztofa Stanowskiego, patocelebryta Zbigniew Stonoga po swoim nieszczęsnym upadku zawalczy na gali freakfightowej, która odbędzie się w Tarnowie. Także pamiętajcie, droga społeczności, nie róbcie głupich rzeczy w internecie, bo los będzie wobec was bezlitosny i jeszcze zarobicie na tym kupę pieniędzy. Jacek Murański startuje z kampanią prezydencką. Dalej nie wiadomo, czy jednym z postulatów będzie wprowadzenie do polskiego programu nauczania obowiązkowych lekcji języka francuskiego. Ce n'est pas sans le sujet de publique discussion de provocateur. Hasło wyborcze Jacka Murańskiego brzmi ponad podziałami. Jedna pięść. Treść ponad podziałami od dawna odnosi się do życia pana Jacka, ponieważ nigdy nie chciał się dzielić procentem ze swojej garzy ze sztabem trenerskim, który przygotowywał go do walk. A sformułowanie jedna pięść jest świetnym follow-upem do jego walk w oktagonie, w których walczył, jakby miał dwie lewe ręce. Niestety eksperci panu Jackowi nie doradzili, aby jego pierwszym postulatem było wprowadzenie możliwości, aby osoba skazana prawomocnym wyrokiem w ogóle mogła skandydować na prezydenta. Pan Jacek, aby dopiąć swojego, planuje zebrać 100 tysięcy podpisów ludzi, którzy poprą jego inicjatywę. Jednak nieszczęsny los chciał, aby na ten moment szpital w Choroszczy mieścił jedynie lekko ponad 800 pacjentów. Włodarz Fame MMA ofiarą spoofingu.
Znowu nasz kochany Box del Baron, który padł ofiarą spoofingu. Znaczy się, za pomocą specjalnej technologii AI ktoś zadzwonił z jego numeru telefonu, z użyciem jego głosu, z fałszywym zawiadomieniem, że w samolocie wylatującym z Warszawy do Stanów Zjednoczonych znajduje się bomba. Czy ten sam sprawca pisał z jego messengera do 14-latki, dalej nie ustalono. Box del nagrał wyjaśnienie w całej sprawie. Mogę powiedzieć na żywca, dlatego postanowiłem, że nie będę nawet przygotowywał scenariusza do tego, tylko po prostu polecę sobie z głowy. Jak mnie bawi, jak ten gość w ogóle zawsze musi objaśnić takie rzeczy jak: no mordyczki, ja tu jestem bez scenariusza, bo jestem taki prawdziwy, autentyczny, fajny, specjalnie dla was. Komuś strasznie zależy na tym, żeby ponownie zdyskredytować jednego z włodarzy Fame MMA. No oszust niepotrzebnie się wysila, bo przecież sam Box del dyskredytuje siebie samego najlepiej. Dobra, bo my już chcemy do domu, nie? No więc Box del pierdoli później coś tam, że żyje w filmie akcji, bo robią na nim pranki i go wyzywają. Potem coś, że wie, kto chce go zniszczyć, ale nie powie. Wiedziałem. I powiedziałem. Wersow wynalazła wehikuł czasu. Influencerka znana z tego, że jest dziewczyną popularnego youtubera Karola Friza Wiśniewskiego, prawdopodobnie wynalazła wehikuł czasu i postanowiła poddać własne ciało jego próbie. Tym oto sposobem Wersow w krótkim czasie postarzała się o jakieś 30 lat, a parę kafli zarobionych przez swojego chłopaka zainwestowała we wstawienie kafelków łazienkowych do własnej jamy ustnej. Influencerka padła ofiarą pułapki, jaką jest metoda wyparcia rzeczywistości i desperackie próby wykrzyczenia, że akceptuje samą siebie. Wmawiając to sobie i widzom, zamiast wdrożyć realny system owej akceptacji. Nasza bohaterka takim poczynaniem altruistycznie ratuje populację glonojadów, które możemy coraz liczniej dostrzegać w miejscach publicznych. Ratuje je przed wygnięciem, ponieważ na pewno wiele młodych dziewczyn podąży za tym nowym nurtem naturalności. Szalony reporter punktuje Stanowskiego. Tomasz Matysiak wypuścił film w odpowiedzi na materiał Krzysztofa Stanowskiego, którym świetnie wypunktował naciągane zarzuty założyciela kanału Zero. Poczynając od wejścia na teren Ukrainy, podczas gdy Stanowski sugerował, że szalony reporter może nie mieć takiego prawa ze względu na hipotetyczne zdradzanie lokalizacji sił zbrojnych Ukrainy. Aż po hipokryzję, gdy to Krzysztof Stanowski zapraszał do własnego programu Michała Wiśniewskiego, który również skorzystał z mechanizmu upadłości, a dziennikarz wtedy podchodził do niego z empatią. Jednak w przypadku szalonego reportera już ubierał to jedynie w narrację najobrzydliwszego zachowania, jakie tylko może istnieć. Poza tym pan Tomasz zwrócił uwagę na drwiące podejście Stanowskiego w stosunku do współpracy z organami państwa, podczas gdy wcześniej tępił on wiele razy zachowania grypserskie. Oprócz tego szalony reporter przedstawił swoje własne zarzuty wobec Krzysia. Jednak nie będę ukrywał, nie chcę mi się o tym szczegółowo pierdolić. W końcu wszyscy jesteśmy tylko zgnilizną na tym nieszczęsnym jak pizda padole. Mimo trafnych argumentów, film nie spotkał się z pozytywnym odbiorem, gdyż internauci, jak mają w zwyczaju, spojrzenie mają zakłócone własną sympatią lub antypatią. Kilka przykładów. Chciał uśmieszyć Stanowskiego, śmieszył siebie. Niestety koledze prawdopodobnie zepsuła się klawiatura i nie był w stanie sprecyzować, w jaki sposób się ośmieszył, więc napisał ogólnikowo. Świetny skrót. Biała koszula nie pomogła się wybielić. Świetna strategia. Nie lubię go, a w sumie się wybronił, więc napiszę coś śmiesznego o koszuli i że w sumie to mu się nie udało, bo tak chciałbym, żeby taka narracja się utrzymała. Zellner, ale przecież Stanowski pytał nie stwierdzącą Ukrainą. Mówił, że nie potwierdza informacji, żebyś pojechał i zweryfikował, czy to prawda. No to tak, no to teraz możemy sobie wszyscy sugerować w internecie, że ktoś jest na przykład złodziejem, bo ktoś nam tak powiedział. I idź mi teraz udowodnij, że nim nie jesteś. Jest to intrygująca logika. Wiśniewski był milionerem, ale za dużo wydał, a ty byłeś bankrutem, a wydawałeś udając, że jesteś milionerem. Czego nie rozumiesz? W sensie, w jaki sposób udawał? Bo wstawiał storki, że jest na wakacjach? Że jeździł jakimś droższym autem? No skoro był tam, skoro jeździł, to oznacza, że na to miał chyba, nie? Ale pewnie to ja czegoś nie rozumiem. A to, że z jakimiś tam upadłościami próbował kombinować, żeby być jak najbardziej na proficie. No zamknijmy do więzienia wszystkich, którzy na umowie o pracę mają najniższą krajową, a przyjmują gotówkę pod stołem. Doleni przestępcy. Bardzo łatwo jest osądzać innych za kombinowanie, kiedy akurat nie zauważamy, że wszyscy kombinujemy jak możemy. Szalony pet się skończył, Stanowski go podkładał jak chiński taboret, ale to dobrze, złodziei trzeba piętnować. No, w chuj go zniszczył. Także film szalonego reportera w jeden dzień zrobił ćwierć miliona wyświetleń. Życzę każdemu z nas, aby został tak druzgocąco zniszczony przez Krzysztofa Stanowskiego. Podsumowując, szalony reporter pewnie jest
kłamcą, cwaniaczkiem, krętaczem, ale jak Gostanowski nazywa przestępcą, to dlaczego nie siedzi? A no tak, no bo przecież kiedyś dopuścił się kretyńskich przestępstw i poniósł za nie odpowiedzialność. Sam się teraz z nich śmieje, zajmuje się czymś kompletnie innym, ale najwidoczniej jak kiedyś przejdziesz człowieku na czerwonym świetle, to będziesz jebany do końca życia. To tyle nadziei, że zostaw lajka, subskrypcję i obserwuj w sociale Underdog Label, żeby być z nami na bieżąco. Ja się kłaniam nisko, aż po same kule, radar z Madery, mówię jak jest, elo!